W ubiegły piątek żarska policja przeprowadziła akcję pod kryptonimem Bezpieczny Weekend. Równo o godzinie 18 rozpoczęła się odprawa służbowa, w której udział wzięło 4 funkcjonariuszy ruchu drogowego, Komendy Powiatowej Policji w Żarach i 3 pracowników referatu Urzędu Celnego w Olszynie. Witam pana bardzo serdecznie na odprawie do działań, który kryptonim nosi nazwę Bezpieczny Weekend. Jest to kolejne z działań, które będziemy prowadzić w każdy weekend aż do początku roku szkolnego. Z uwagi na to, że w okresie piątek, sobota, niedziela stwierdzamy zawsze największą liczbę zdarzeń drogowych, jak również największą liczbę nieczepnych kierujących pojazdami, co jest jednoznaczne, że każdy z nieczepnych jest potencjalny sprawcą wypadku drogowego. Będziemy prowadzić takie działania również dzisiaj. Po krótkiej odprawie, w czasie której funkcjonariusze biorący udział w akcji zapoznali się z postawionymi im zadaniami, policjanci wraz z pracownikami Urzędu Celnego wyruszyli do pierwszego punktu blokadowego w Jasieniu. Po niespełna pół godzinie od rozpoczęcia akcji policjanci Jarosław Lewandowski i Piotr Czerwiński dokonali zatrzymania kierowcy małego Fiata. Kierujący okazał się, że nie posiada uprawnień w ogóle do kierowania. Powiedział, że dopiero chodzi na kursy, robi prawo jazdy. Kuzyna odwoził, który wypił alkohol i poprosił kuzyn go, żeby go zawiózł do domu. I się okazało, że kuzyn jest pod wpływem alkoholu po piwie i bał się jechać. Udostępnił mu, wiedząc o tym, że nie posiada prawa jazdy. No i otrzymał kierujący bez uprawnień 500 zł mandat karny, a kuzyn jego, który dopuścił do jazdy bez uprawnień, dostał 300 zł mandatu karnego. W miejscowościach Jasień i Lubsko w tym półroczu policja odnotowała znaczny wzrost zdarzeń drogowych. W większości z nich sprawcami kolizji i wypadków były osoby nietrzeźwe lub nieprzestrzegające przepisów ruchu drogowego. Dlatego też policjanci skupili się na kontroli kierowców przekraczających dozwoloną prędkość i będących pod wpływem alkoholu. Kierujący przekroczył dozwoloną prędkość o 23 km na godzinę. Został ukarany mandatem karnym kredytowanym w wysokości 100 zł oraz nałożono na kierującego punkty karne w ilości 4. Kolejne zatrzymanie i dużo większa prędkość. Jaka jest procedura? Kierujący pojazdem przekroczył prędkość o 43 km na godzinę. Został ukarany mandatem karnym kredytowanym w wysokości 300 zł. Nałożone zostały 8 punktów karnych. Sporządzona zostanie z tego karta MRD, która wysłana jest do Komendy Wojewódzkiej. Teren zabudowany, duża prędkość. Czy często zdarzają się takie przypadki? Tak, jest to teren zabudowany. Pomimo oznaczenia, widocznego oznaczenia tego terenu zabudowanego, kierowcy nie przestrzegają tutaj dopuszczalnej prędkości i tak jak widać przekraczają ją. Dosyć sporo. W czasie kilkugodzinnej akcji na terenie miejscowości Jasień policjanci zatrzymali 3 nietrzeźwych kierowców, jednego kierującego bez uprawnień. Zatrzymano również obywatela Ukrainy kierującego dostawczym Mercedesem, który do jazdy używał oleju opałowego. Nałożono 9 mandatów na łączną sumę 1650 zł. O godzinie 21 akcja przeniosła się na teren Lubska, gdzie żarscy policjanci ujawnili 5 nietrzeźwych kierowców. 2 kierujących nie miało uprawnień, 8 przekroczyło prędkość i wyprzedzało w niedozwolonym miejscu. Policjanci nałożyli 15 mandatów na łączną kwotę 1850 zł. Następnie akcja przeniosła się na drogę wojewódzką Jasień-Tuplice-Trzebiel. Policjanci ujawnili tam jednego nietrzeźwego kierującego rowerem, który w wydychanym powietrzu miał ponad 3 promile alkoholu. Godzinna kontrola pomiaru prędkości zakończyła się ujawnieniem 6 przypadków przekroczenia dozwolonej prędkości. Nałożono 6 mandatów na łączną sumę 1200 zł. W godzinach nocnych patrole przeniosły się na drogę krajową relacji Wrocław-Olszyna. Dokonywano tam kontroli pod kątem przemytu ludzi i przewożenia papierosów bez akcyzy. Tym razem nie ujawniono jednak tego rodzaju przestępstw. Akcja zakończyła się o 2 w nocy. Jak się dowiedzieliśmy, policja będzie prowadziła tego typu działania co weekend aż do zakończenia wakacji.